Yeah, I confess, father, I confess. Cause I've been living wrong. Siemaneczko, z tej strony Mitrox i zapraszam was do kolejnego odcinka na moim kanale. Graliśmy sobie Orisom tankiem, włomiarzem, czyli postacią z obrony, więc teraz by się przydało jakimś DPS-em. Takim jak Tracer. Okej, dobra, to widziałem tam chyba Markiego. Albo Gengar. To by się wejść. Jakoś tak od boku próbować DPS-ować jeszcze Ringhardt, bo najlepiej to zabić. Chciałbym wyjść na plecy. I will do my game. Chyba też wyszło z... Zabita? No prawie ulta, ale już prawie wszyscy się odrodzili. Moja super zdolność jeszcze trwa! Dobra, na co są te liczby? Dobra, dziękuję bardzo. Mam prawie ulta. Zabita na ludzie? Dobrze, się dowała z co do. Co jest? Czemu musimy przemieścić? I dobra, mam ulta. Nie będę czekał na tą. Bo mówię, że jestem dobrze na odrób, się tak wydaje. Mam pomysł, próbujmy się tam. Sandra i poduszka. Pykła? Tak, zabić. No. Zabij, zwłaszcza nie są czy dobra mnie, ale prawda mnie wziął. Mam nadzieję, że ładunek dojedzie. Niestety mnie nie skrzyżowa łaska, ale okej, już powinienem szybko zabiec. Nie, ładunek? Pierwszy checkpoint strzela. Nice. Ale jeszcze nie ma, więc naładuję sobie. Musiałbym ułożyć na to, bo bardzo dobrze wybrzmierzy. No a to jest sobie ulta na Reinhardcie. A ma Kree na ulicie, okej. Przynajmniej mam połowę ulta. Daria już ma ulta, a pewnie chciała się zrobić kombo. Drugi checkpoint, jak najbardziej na kupy. Dobra. I od lewej podpiję sobie ci. Dragon jest zabity. Spróbować się. Mają sandbarkę, ale jest trochę nie za ciekawy dla mnie, bo jak nic nie to nie ma w ogóle czym uciekać od tego. Jak się uratować od ich. Nikogo tutaj nie ma. Mam ulta. Przylepiona? O, double kill! Przylepiłem tylko do tego McCrega, no dobrze, że tam zblinkowałem i przylepiłem. Chciałem już tak na wejściu przylepić. Chodzimy. Tak, spoko. Double kill z bombą. Gigi. To serdecznie, jak się filmik spodobał, to proszę zostawić subskrypcję na tym kanale, żeby nie przegapić kolejnych filmików. Proszę zostawić
łapkę w górę, jak Ci się spodobało. Nie zapomnij też skomentować mojego filmiku. Do zobaczenia.